To jest kurde mamut, patrzcie na to! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a proszę państwa, a dzisiaj przed wami to, o czym ostatnio wspominałem, czyli pełna wersja Tapsa w końcu się pojawiła. Widziałem, że wczoraj odcinek udostępnił właśnie Flotarek. Zresztą sami mi o tym powiedzieliście na live'ie, w ten sam dzień tak na dobrą sprawę, kiedy ten live był właśnie, Taps wyszedł. Specjalnie nie poglądałem tego odcinka, żeby sobie nie spoilerować. Także tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia, nie mam żadnego spoilerka ani tego typu rzeczy. Widzę nawet w tym momencie, że Mati nagrywa, także u Matiego i u Flotarka też możecie zobaczyć odcinki. Ja zapraszam was dzisiaj do kampanii. Zaczynamy od kampanii, od misji pierwszej, która się nazywa Claps, czyli może się nazywać na przykład jak pałki prawdopodobnie, czyli tacy oto jacyś starzy goście, którzy mają po prostu... No starzy goście, no Boże, no to są po prostu jacyś jaskiniowcy z pałkami jako bronią, nie? No i okej, to są chyba przeciwnicy z tego co widzę. Ja do wyboru mam za to tylko i wyłącznie aktualnie ludzi z... tak jakby z czego? Też chyba z jakichś barbarzyńców lub nie wiem jak to się nazywa, lub po prostu prehistorii takiej, wiecie, w ten sposób coś. Także mamy, możemy dać za 60 właśnie, mamy do rozdysponowania 600, możemy dać za 60 gości z pałkami, też takich oto pięknych ziomeczków. Możemy dać protektorów z tarczami, pseudotarcze. Nie wiem, czy można tu w ogóle obracać jakoś kamerę w tym menu, chyba nie bardzo, z tego co widzę. Można kilka rzeczy zrobić, ale kamery chyba bardziej obrócić na nich nie mogę. Możemy dać też gości, którzy rzucają dzidami. No i kogo mógłbym dać tutaj? Gości z dzidami, czy w sumie goście z dzidami są, mogą być całkiem nieźli, mogą po prostu na dystans rozwalić 6 gości z pałkami, także lecimy. Oczywiście przypomnę tylko, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i przede wszystkim Taps będzie się na pewno pojawiał, jeżeli chodzi o tę rozgrywkę singlową, na pewno się gdzieś będzie pojawiał na zasadzie takiej, że jako, nie wiem, drugi odcinek w ciągu dnia, wtedy kiedy live'a akurat nie będzie, czy coś w tym guście. Niestety, powiem wam, że nasi goście zostali pokonani przez tych barbarzyńców. Niestety rzucanie włócznią nie jest tak szybkie, jak się spodziewałem, że może być. Okej, dobra, wracamy do walki i teraz tak, damy sobie na przykład dwóch protektorów. Do dwóch protektorów dodamy na przykład dwóch włóczników i do tego można byłoby jeszcze dodać gościa z pałką i jeszcze jednego protektora na środek. Zobaczymy, czy taka armia sobie poradzi. Od razu chciałbym sprawdzić kilka opcji, które mamy dostępne, czyli na przykład super slow-mo, które odpala nam naprawdę kozackie slow-mo, dzięki czemu możemy sobie tutaj do pola walki tak jakby wejść i zobaczyć co się dzieje. Możemy też jakiegoś coś z freakamem niby porobić, aczkolwiek nie wiem jeszcze jak to dokładnie działa. Okej, dobra. Freeze time to jest tym, więc możemy całkowicie zatrzymać czas, okej. Dobra, goście walczą, to jest zwykłe slow-mo. Na razie Paukersoni wygrywają chyba ze wszystkimi, ale to nasi Paukersonowie dają radę. Mamy jeszcze gości z tarczami, którzy także dobrze sobie radzą. Okej, został jeden Paukerson. No i dostał, proszę państwa, i pierwsza runda wygrana dla nas, okej. W drugiej rundzie zmierzymy się z 10 ziomeczkami z dzidami. My mamy 800 punktów, tu już na pewno będą potrzebni goście z tarczami, zdecydowanie. Za nimi mogą iść gościowie z pałkami po prostu. I 20 punktów nam zostało, których już nie wydamy na nic. Także zobaczmy, jak potoczy się ta bitwa. Czy goście z tarczami? Ej, goście z tarczami troszeczkę słabo tu zadziałali, szczerze powiedziawszy. Dobra, został jeden z pałką. Gościu z pałką, dawaj ich. Dawaj, liczę na ciebie. Dasz radę, dasz radę. Ciekawe, czy można byłoby wejść w takiego zawodnika i samemu powalczyć tutaj. To by była fajna opcja. Okej, patrzcie, on wyniszczy ich, on wyniszczy. On wszystkich po kolei śmignie.
Bella Ciao, naprawdę. Gość wszystkich palnął po kolei tutaj, a tamci sobie poradzili bez większych problemów. Patrzcie, tutaj w ogóle zostało 3 gości z tarczami, 1 z pałką. Tylko 2 dostało. Ja nie wiem, ci mieli po prostu jakiegoś farta i 2 tarczowników od razu na strzała zgarnęli na początku. To był fart. Okej. Okay. Mamy kolejną jednostkę, gości stonerów z właśnie tymi kamykami i gości bone magów prawdopodobnie, jakichś szamanów za 300 i to jest już dużo punktów. My mamy 1400, mają 8 jeszcze paukersonów tutaj rzuconych, gości z pałkami, no dobra, okej. Gość z tarczą, oni zbiorą agro na siebie. A teraz tak, tu by się przydało też wypuścić tak z 8 z pałkami. I teraz tak, żeby nie było, tutaj ten jest, tutaj ten jest, tutaj jest ten, tutaj jest ten. I jeszcze jeden gdzieś tu z przodu będzie. Okej, spróbujmy w ten sposób zrobić. Zobaczymy, jak potoczy się bitwa. Ja nie wiem, jak oni... O kurde, ale wyrwał ten tutaj. Patrzcie na te dzidy, które lecą. Można idealnie zobaczyć, jak gość dzidą dostaje, jak dziduje, można powiedzieć. Ja nie wiem, jakie oni mają skille tak naprawdę, jakich używają umiejętności. Ej, ten super slow-mo to jest po prostu epicka rzecz. Goście dostają dzidami centralnie na naszych oczach. O, to, że pad możemy rozpoznać po tym, że ma X-y zamiast oczu na przykład. Czyli ten ma X-y zamiast oczu. Trudno wyczuć. Tak, ma X zamiast oczu. Czyli 2 szamanów zostało zdjętych na samym początku. Nie wiem, jak goście z kamieniami walczą. Rzucają kamienia. Okej, dobra. Już widzę, jak goście z kamieniami walczą. Ale ich można łatwo tymi gościami starczą palnąć, z tego co widzę. I powinienem wygrać bez większych problemów w tym momencie. Goście z dzidami zrobili robotę tutaj. Patrzcie na to, te dzidy. To są po prostu dzidownicy, najlepsi na świecie. Najlepsi na świecie dzidownicy. A my walczymy w prehistorycznych walkach. Okej, 1800. O, goście już mają ładną formację, powiem wam. Ilu mają? Można jakoś szybko policzyć, ilu goście mają. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 6, 9. Do tego tutaj z 7 pewnie, tutaj jeszcze z 6, dużo tego mają naprawdę. Okej, nie wiem, jak Bone Mag działa. Czyli tak, na początek na pewno damy gości z kamieniami, 4. Oni muszą rozproszyć, tutaj Bone Magowie gdzieś z tyłu niech idą. Nie wiem, co oni dają kompletnie. Za tym wrzucimy gości na pewno z włóczniami jeszcze, ze 3. No i... No ilu mogę? 3 paukersonów wrzucić. Ja nie wiem, co robią tak naprawdę goście Bone Magowie, szczerze powiedziawszy. O kurde, dobra! Dobra, to jest mocne. To jest mocne to, co oni robią. Nie będę potrzebował aż tylu gości z tymi. Nie będę potrzebował tylu gości, myślę, z kamieniami. Tak naprawdę. I tak powinienem wygrać w tej bitwie. Chociaż, czekajcie. Mogę jednak nie wygrać w tym momencie. Dobra, wziął... Czemu oni... Dobra, Bone Mag jeszcze żyje. Dawaj go tą dzidą. Dzidą go. Ej, bo oni wygrają jeszcze przez to. Patrzcie, ten dostanie dzidą. Nie dostał dzidą. No Bone Maga mi za... Przegrałem i to jednym. Ostatnim Bone Magiem. Kurde. Inaczej to zrobimy. Dzidownicy zmieniają swoją pozycję. Usuniemy też 2 tych. Dodamy Bone Maga po prostu dodatkowego. I paukersonów kilku. Okej, okay, to powinno zadziałać chyba. Okej, okay, ci ładnie tutaj. No! Pff. No Bone Magowie to ich rozmietli po prostu. Zwykła, jak idzie duża formacja spięta, Bone Magowie ich rozwalają od spodu i. No nie ma co zbierać tak naprawdę, także easy. Okej, okay, lecimy. Ciekawe, ile nam się uda zrobić tych mapek. Okej, okay, mamy dostępne wszystkie już jednostki z pierwszego poziomu, z tego prehistorycznego. Aczkolwiek wchodzimy do nowej ery, do ery już pewnie bardziej średniowiecznej czy czegoś w tym guście. Mamy tutaj chłopów zapewne, tak, halflingów nawet. To nawet są bardziej ci, hobbici. Mamy hobbitów i mamy farmerów, powiedzmy, z dzidami. Patrzcie, jak się patrzy śmiesznie ten farmer do tyłu tutaj. Ale śmieszny jest taki, ale śmieszny jesteś, gościu, bez kitu. Mam 1200, mamut 2240. No na mamuta mnie nie stać, ale na gościa, kurde, z toporkami kamiennymi.
to już co innego. Mógłbym postawić jeszcze dwóch takich i postawić do tego ze trzech, jednego protektora jeszcze damy tutaj gdzieś na początek, niech sobie idzie, okej. Ciekawe, czy nasza prehistoryczna armia, z sześciu typa, czy sobie poradzą z niziołkami. Okej, dobra. Zobaczymy, czy Bone Mag zadziała. Bone Mag, o kurde, Bone Magowie po prostu niziołków wypchnęli. Czekajcie, włączmy slow-mo. Oni jak Frodo wyglądają bez kitu. I mają jeszcze włosy na nogach. Patrzcie na te włosiska. Bez kitu, okej, dobra. Nie no, to bez problemu powinno być. Chociaż nie wiem, jak działa kurde gość z tym z toporkiem, ej, oni są agresywni. Pokonali mnie. Jacy agresywni oni byli, bez kitu. Czekajcie, nie, ja ich ustawię po prostu dalej. Tak. Tu będzie Bone Mag. Jeden, drugi. Tu będzie szedł trzeci, czwarty. Spróbujmy zrobić to w ten sposób. Okej, tych rozwalili. Ci załadowali nowe ammo. Musicie załadować ammo. Załadujcie ammo. Palnijcie. Oni mają strasznie po prostu długi czas ładowania tej umiejętności swojej. Ale gościu, daj go, pałką go zdziel po łbie. Zdziel go tą pałką po łbie, no. No dawaj. No co za chłopi wygrali, bez kitu. Dobra, inaczej zrobimy. Znaczy oni dobrze sobie poradzili, powiem wam. Tylko trzeba, tak, stonerów może palniemy po prostu, którzy tu przyjdą i w razie W podziałają. Nie da się już. Czy jeszcze jednego stonera tutaj z tyłu i może jakiś spear thrower sobie tu stanie. Chociaż patrzcie, takich spear throwerów tu ustawić nad rzeczką, to niby ich wyczyścili po prostu. Dobra. Pierwsi zgarnięci. A nie, on się sam utopił po prostu. Super. No weź tym kamulem rzuć, nie wiem, kamieniem. Daj mu tego kamienia. No. Ale go nadziali, patrzcie na to. Kurde, ej, to nie jest takie łatwe. Bo oni strasznie szybko się po prostu z amunicji wyrzucili. Dobra, zrobimy inaczej. Damy dwóch kamuli tutaj na początek. Za nich później dojdą tutaj Bone Magowie. I to tak sobie przyjdą. W sensie przyjdzie najpierw jeden, później przyjdzie drugi. I Spear Throw ustawimy też tu, cyk, tutaj i już mnie na nic nie stać. Dobra, próbujmy teraz. Ci kamieniami powinni strącić niziołki, dokładnie tak. Kamulcami. Ajajaj, dali się pokonać. Ej, co te niziołki robią? Patrzcie na to. O kurde. Nie Fame MMA, nie krzycz tego. Ej, ale oni są mocni, kurde, tego się nie spodziewałem, bez kitu. Dobra, to trzeba zrobić w ten sposób. Okej, a ci pójdą, ci przyjdą później po prostu, tutaj o ich ustawię. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Z wszystkich musicie palnąć, dokładnie, pierwszą salę. Palnęli swoich i nie mają teraz ammo, żeby... Nie, tak być nie może. Dobra, jeden, nie wiem, przyjdź sobie stąd i ty przyjdź sobie stąd, jeszcze raz. Czterech Bone Magów, no oni muszą sobie dać radę. Oni nie potrafią strzelać swoją umiejętnością. Doszedłem do takiego wniosku. Oni sami nie potrafią jej używać. Patrzcie na to. No ten jeden ostatni powinien po prostu ich palnąć teraz tą swoją magią i powinno być po nich. Oni nie potrafią po prostu, dobra. Okej, inaczej działamy, ludzie. Robimy tak, jeden stoner tu. Protektor. Damy klabersów samych? Dobra, zobaczymy, jak to zrobią. Jak nas tutaj pokonają. A, niziołki się rzucają po prostu na przeciwników. O Jezu, goście z tymi widłami. Dobra, po prostu czystą siłą ich pokonamy. Siłą naszych paukersonów. Ci ludzie są w ogóle więksi? Neandertalczycy? Oni powinni być mniejsi raczej. Patrzcie na to. Siłą po prostu paukersonów pokon... O nie, nie dźgaj go!
siła Paukersonów jest z nami, proszę państwa. Ten oto Paukerson pierwszy wielki pokonał tego oto widłownika, trzeciego gnojownika. Dobra, lecimy dalej. O kurde, co to ma być? Goście w słomę zaopatrzeni, tak? Hej Baler oni się nazywają. Goście mają po prostu zbroję, można powiedzieć, ze słomy. To jakiś tam sens ma i co oni, magię używają, czy jakieś pałki mają? Pałki mają. A ci to, co to ma być w ogóle? Sprzedawcy podków! No dobra, możemy użyć mamuta, nie, bo mnie nie stać. Użyjemy sobie tego gościa i do tego palniemy tego gościa i tego gościa. Okej, okay, zobaczmy, nie wiem jak oni działają, ci goście z toporka. Co te podki robią? Ja nie mam pojęcia, co te podki robią, szczerze powiedziawszy. O nie, te podki jakoś... Ej, te podki naszych jakoś palnęły mocno. Dawaj go tą dzidą. Fak, to nie jest takie łatwe, powiem wam. Dobra. Protektorów ustawimy kilku. Tutaj, czekaj. Ustawimy sobie tych. Tutaj ustawimy sobie Bone Maga, który pierwszy szczeli. Później ustawimy sobie... Kurde, czekajcie. Jak najwięcej tych gości po prostu. Okej. Okay. Najprostsza taktyka! Najprostszą taktyką trzeba to zrobić. O kurde, Paukersonowie dostali! Mocno, chociaż przebijają się! Paukersonowie się przebijają! Ale ci Potion Sellerzy, oni są jacyś OP! Bez kitu! Ja nie wiem, co oni robią, ale robią to dobrze! Zdecydowanie! Zadają spore obrażenia moim gościom. Ej, ten most jednak moim na minus działa, powiem wam. Okej. Nie mogę mamuta dalej wypuścić. Okej, dobra. Powoli. Stąd pójdziesz, gościu, z tym. Dobra, zrobimy w ten sposób. Okej. Powoli. Oni niech przejdą pierwsi przez most. Oni muszą przejść przez most, później będziemy ich tykać. Kurde, oni tarczowników wytrącili na samym początku już. Mocno. Ja nie wiem, co oni robią tymi podkami. To jest najgorsze. A też nie mam jakiejś dużej odległości, żeby ich pyknąć. Patrzcie, teraz moi powinni już przez most przechodzić. Ej, oni sami siebie palnęli tym. Dobra, jest jakaś szansa. A, to moi ze sobą walczą. Mhm, super. Ta, ten gość sam się pokonał właśnie. Czy to jest jakiś knockdown, czy co to jest? No, rzucają w niego dalej tym. To zdaje obrażenia? Zdecydowanie tak. Kurde, oni są mocni. Jakby ich tutaj pokonać? Może będziemy po prostu dzinami rzucać, zamiast przyjmować te obrażenia. Dobra, jeden protektor, który zgarnie wszystkie obrażenia na siebie. Dobra, dzidami, rzucajcie dzidami. Dzidownicy, dajcie radę. O kurde, oni dzidy. No nie, oni odbijają dzidy. Dobra, goście z toporkami dali radę ogólnie przyjąć trochę obrażeń, ale ci dzidownicy to... Dzidownicy są za słabi tu. Powiem wam, że mamy problem. Bone Mag może na początek, który coś zrobi. Później dzidownicy... Nie, dzidowników w ogóle nie wrzucamy. Wrzucimy sobie jeszcze jednego Bone Maga i czterech jakichś kapitanów. No tak, tylko że Bone Mag w ogóle nie trafił na początek, od tego trzeba zacząć. Dobra, goście z toporkami naprawdę dają radę. Okej. Dobra, mamy pełnych dwóch gości z toporkami, tylko oni muszą iść do nich. Oni muszą do nich przejść, mamy jeszcze dwóch Bone Magów. To jest mój najlepszy run w tym momencie, dobra. Trzech, dwóch. Dasz radę, jeden. Nice, w końcu. Jesus, w końcu się udało. Okej. Dostaniemy już mamuta, no musi być mamut, 2600. To jest to. To jest droga na mamuta, idealnie po prostu. Okej, lepiej być nie mogło. To jest mamut. To jest kurde mamut. Patrzcie na to. Po drodze będzie biegł ten mamut. Mamut i kilku Paukersonów. Czekajcie, to jest
To jest ten moment, w którym mamut pokonuje po prostu przeciwników. To jest ten moment warty uwiecznienia. To jest moment, w którym dzik Izaka po prostu niszczy przeciwników także. Patrzcie na to. Po prostu pięknie to wygląda aż. O kurde, dobra, ale pięknie to. Dobra, wszystkich, go! Go mamut! Okej, mamut to jest siła! Okej, on swoich jeszcze Paukersonów palnął, ale... Niech będzie. Dobra, cyk. Taps to continue, taps, tap to continue. 3200. O, mają kogoś nowego! Gości z kosami? Nie wiem, jak mocni mogą być goście z kosami. Ale nie wiem, czy pokonają oni mojego po prostu ziomeczka. Chieftainów dodajmy, dwóch. I do tego, nie wiem, dwóch protektorów niech też sobie idą tutaj z przodu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, oni mają niziołków jeszcze ukrytych tu. Ej, ja ich nie widziałem, tych niziołków, kurnia. Dobra, tego palną szybko. Ej, kurde, oni są dobrzy jednak. Oni są mocni. Oni są mocni z tego, co widzę. A, niziołkowie też czym rzucają? Nie, nie rzucają. Okej, dobra. Cyk. Nice. Nice. Mamut wszystkich wytrąci. Został ci jeden typek prawdopodobnie tutaj. Patrzcie, jak się ukrył w zbożu. A on mojego jeszcze, Chieftaina. Czyli Chieftain jeszcze został. Easy. Z mamutem ja mogę grać, proszę państwa. Mamut, najlepsza jednostka. O, już mam dostępnych tych chłopów. Okej, a oni mają dostępnych średniowiecznych rycerzy. Super, będzie... Aha, czy ja muszę gorszymi jednostkami pokonywać lepsze? Okej. Ogólnie w Coming Soon są jeszcze jacyś, nie wiem, halabardnicy i piraci prawdopodobnie, albo coś w tym guście. Okej. Czyli mamy halflingów. Ich ilu mamy tutaj? Z 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 18 takich. Squire'ów zapewne, albo knightów. Nie wiem, czy to jest knight, czy to jest squire ten gość. Na pewno jest ciężko zbrojnym rycerzem. Co mogę, co to jest wheelbarrow w ogóle? Okej, okay, tej jednostki nie widziałem. Gość ma śmieszną mordkę tutaj, pocieszną taką. I nie widziałem też tej jednostki chyba. Ej, to jakiś magik jest chyba. Dobra, dobra, jakiegoś potionsellera, jednego palne, jednego niziołka, który będzie tutaj agro zbierał. Dobra, kompletnie nie mam pojęcia, jaką gość ma moc. Czy gość jak Fiddlestick po prostu krukami rzuca? I ma skrzydła? Patrzcie na to. Cy! O kurde, on jest mocny! On jest mocny. Ale oni są mocniejsi. Odleć, odleć, gościu! Kruku mój najdroższy, odleć! Ej, oni już go załatwili chyba. Dobra, oni są jednak mocniejsi, powiem wam. Taki gość byłby dobry, nie wiem, na troglodytów do walki, ale... Fok, oni tu mają naprawdę dobrą armię. Dobra, tego dwóch potionsellerów z tyłu i tak naprawdę to tyle. Open the barrel! Okej, okay, ale się wbił w nich! Nice! Dobra, ziomek się jeszcze będzie, na pewno agro zbiera, to jest plus, zdecydowany, bo goście potionsellerzy mogą mu rzucać z daleka. On zbiera agro, on ich rozjeżdża jeszcze, tylko on prawie nie zadaje obrażeń z tego, co ja widzę. Ej, ja nie mam obrażeń! Mi brakuje bardzo obrażeń na tych przeciwników. Nie wiem, czym ja mogę ich pokonać tak naprawdę. Patrzcie, ja nie robię obrażeń. Ilu pokonaliśmy? Jednego, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu? Maksymalnie przez ten cały czas? Ej, ja nie mam obrażeń tu bez kitu. Harwesterowie może dadzą radę. Spróbujmy, jak harwesterzy sobie poradzą. Goście z kosami, ale to są nawet babeczki chyba. Z kosami. Dobra, one coś robią. One coś robią. Ale zostają szybko pokonane też. Ciężko będzie. Ciężko będzie bez kitu. Co by tutaj zrobić? Dwóch harwesterów. Jakiś potion sellerów dwóch. I tyle? Może w ten sposób? Nie wiem. Niech oni rzucają.
część ogłuszą, dzięki czemu oni będą mogli walczyć. Teraz wykorzystamy tę przewagę, która się dla nas zrobiła. Oni, patrzcie, rozchodzą się tutaj. Nie ma tak, że nas zachodzi od razu 15. Okej, tych potion sellerów na pewno trzeba do tego wykorzystać. O nie, dobra. To i tak chyba była moja najlepsza walka, proszę państwa. Ta żółć jeszcze w nich. Fuck. Zamiast tego... tych wykorzystamy, gości. Okej, rzućcie. Celnie. Żeby nie w moich. Okej. Kurde, oni ich wycinają. Ta słoma nic nie daje. Nic, kompletnie, proszę państwa. Okej, pokonali mnie, bez kitu. Nie mam pojęcia, dobra. Ostatnie trzy próby, proszę państwa, podejmiemy. Jeżeli nam się nie uda, to dajcie znać w komentarzach pod filmem. Nawet jak się uda, możecie dać znać po prostu, jakie jednostki powinienem tutaj użyć, jakich jednostek powinienem użyć. Co, farmerów po prostu weźmiemy, palniemy, bo ich jest dużo. Nie, możemy spróbować. To jest jedna z trzech propozycji nasza teraz. Okej, i skrzata na początek. Dajmy to. Zobaczmy, co się teraz stanie. Pyk, rzucił się w nich. Dobra, strącił ich troszeczkę. Dawać, nadziejcie ich na widły. Tylko, że oni zbroję mają. I to nic nie daje nadzianie na widły, szczerze powiedziawszy chyba. I oni teraz podnoszą miecze i was dziabią. I będzie dziaba, 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 dziaba i po naszych. Dokładnie tak to zadziałało. Okej, dwie próby jeszcze. No oni kompletnie są out of combat. Jeden potion seller. Czekajcie. Potion sellera ustawimy po prostu tutaj i tutaj, na daleką. Harvester jeden i drugi z daleka będą iść. Okej, potion sellerzy. Może oni po prostu wypadną tu do tych dziur, jak dostaną tymi... tymi podkami jakimiś dziwnymi. Może wypadną, patrzcie, bo część z nich wypada po prostu. Dobra, tutaj kilku po... Dobra, to jest to! To jest taktyka, to jest taktyka. Patrzcie, on ich będzie wywalał. Dobra, wywalił kilku. Nice! Dwóch zostało. Okej, zetnijcie ich. Kto jeszcze został? Wygraliśmy! Okej, proszę państwa, i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy pierwszy odcinek z przygód w nowym... O kurde, to są jacyś magicy z lutniami. W nowym tapsie, bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wam także, jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!